poczułam taką rzecz, że muszę się przenieść na Greenpoint, bo tutaj będzie wreszcie moja rodzina, bo ja się czułam bardzo samotna zawsze w Nowym Jorku, bez rodziny żadnej polskiej. Jak wylądowałam w Stanach, kuzyn mnie odebrał. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Pytałam się, co to jest. Tutaj doświadczyłem, że do roku nie ma z czym wracać, a po roku nie ma do kogo. To była taka prawda, nie? Babcia miała zawsze czarne porzeczki i czerwone, które są za kwaśne dla mnie. Ja tylko robiłam te czarne. Czerwone były dobre, jak już tak naprawdę czerwone jak były. Jak już kompot się z nich robiło. Tak, to ja lubiłam tak zrywać z tego cały ten kuś i garściami do ręki. Nie? A te czarne to były takie, że normalnie jak za mocno złapałeś, to wiesz, pękła, nie? A jak się nazywały po angielsku? W ogóle nie mogłam ich nigdy tutaj znaleźć.